To się nazywa W poszukiwaniu Manfreda. Kurde, mam Tom. Manfred! Siema, stary! Uwaga, wiekopomna chwila. W ten oto sposób Manfred został oskurowany. Co stanie się też z tym zającem, mam nadzieję? No nie. Okej, okay, dobra. Skoro znaleźliśmy już Manfreda i pozbawiliśmy go skóry i w sumie życia, możemy zakończyć tego streama. I niestety za chwilę też zakończy się moje życie, jeśli nie wrócę. Szybciutko. Może... Nie wiem, czy to daje mi ciepło. Mam nadzieję. Energy mix, ale fajnie. Restores energy. Okej. Dobra, wezmę sobie to. Tam jest jakiś cypelek. Nawet możecie kojarzyć ten cypelek, jeśli oglądacie od początku. Przecież widzę, że nikt nie ogląda, więc nie kłamcie mi tu. Już pewnie tam milion komentarzów pod streamem. Ja byłem, ja oglądałem. Kto od taksa? Celu nie nagrywaj. Whale, whale, whale. A skubana do morza biega, no. To jest jakieś zwierzę? Nie, to jest liść. Okej. Powoli zamarzam. Nie żebym narzekał czy coś, bo ja tu bardzo lubię zamarzać. No po prostu jak zamarzam, to czuję takie ciepło w sercu. No po prostu. No. Ładna muzyka. Podoba mi się ta muzyka. Okej, dobra. Zbliżamy się do campfire. I to będzie moment, w którym zakończymy ten odcinek. Jeszcze na dowód wdzięczności bogom tej wyspy, kimkolwiek oni są, postaramy się zjeść Manfreda z ciężkim sercem, naprawdę. Znaczy, nie naprawdę, ale z ciężkim sercem. Okej. Jeszcze taka muzyka. Dobra, chwila. Muszę dać lepszą muzykę do tego. Jak się to nazywa? I nagle pewnie prawa autorskie. Jeb, dubstep. Coś tam. Uwaga. To jest ten moment. To jest ta chwila, kiedy całe ówczesne życie tego jednego małego szkraba zmieni się na zawsze. Osierocony przez rodzinę, pozostawiony przez bliskich, został zabity w imię wyższych celów, a teraz oddamy mu hołd poprzez spalenie jego ciała, a następnie spożycie. Czy może być piękniejsza śmierć? Nie widzę ognia. Czy może być piękniejsza śmierć niż śmierć na polu chwały? To tego dnia jego życie nabierze sensu. Tego dnia nie będzie bez celu spacerował po
plaży jednak posłuży nam, abyśmy to my mogli przeżyć. Zapamiętajmy na zawsze tego bohatera. Zapamiętajmy jego historię, jego bohaterstwo i jego śmierć. Niech jego bohaterski czyn przypomina nam się w chwilach największego zagrożenia. Niech pobudza nas do walki. Niech napawa nasze serca dumą. Niech ta jedna jaszczurka sprawi, że to my, że to właśnie my pokonamy kanibali w imię wyższego dobra i odzyskamy naszego syna. I to wszystko, moi drodzy. Dziękuję wam za uwagę. Dziękuję za oglądanie tego streama z gry The Forest. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.